Ponad 20-letniej przerwie znów kursują pociągi do Chocianowa. Jest to możliwe, bo zamkniętą i zdewastowaną linię kolejową przejął od PKP samorząd województwa dolnośląskiego i odbudował. Rewitalizacji poddano 11 km trasy między Chocianowem a Chojnowem. Inwestycja pochłonęła 22 miliony złotych. Andrzej Lampart. Historyczny pociąg miał wyjątkowych pasażerów, m.in. świętego Mikołaja i marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Parlamentarzystka, choć na co dzień przemieszcza się samolotami i limuzynami, chwaliła przejazd. To jest bezpieczne, przede wszystkim bardzo sympatyczne, bo w pociągach spotykają się ludzie. Można porozmawiać, wiele rzeczy można załatwić. Kiedyś pociągi to były żywe organizmy, podobnie jak dworce kolejowe. Życzę, żeby tak było i teraz. W Chocianowie na pierwszy po latach pociąg czekało kilkuset mieszkańców tej miejscowości. Teraz, żeby zajechać gdziekolwiek, benzyna nie jest tania, a tu za parę złotych pan zajedziesz nawet na koniec Polski. 3 lata temu zrobiłem sobie podróż na przykład z Chojnowa do Budapesztu, a teraz zrobię sobie z Chocianowa do Budapesztu. Samorząd województwa systematycznie przejmuje i odbudowuje nieczynne szlaki kolejowe na Dolnym Śląsku. Zainwestowano w to już kilkaset milionów złotych, głównie z unijnych dotacji. Przejęliśmy kilkanaście linii kolejowych od PKP, a rewitalizujemy je. A oddaliśmy już kierunek Dzierżoniów-Bielawa, oddaliśmy odcinek Chojnów-Chocianów, a jesteśmy przygotowani w trakcie realizacji na odcinku Gryfów-Mirsk-Świeradów-Zdrój. W przywracanie połączenia do Chocianowa włączyły się również PKP Polskie Linie Kolejowe, które wyremontowały część swoich torów. Jej wiceprezes przyznaje, że błędem było przed laty likwidowanie tego typu połączeń. Nasza spółka realizuje w tej chwili największy program inwestycyjny w historii, Krajowy Program Kolejowy, i w wielu miejscach przywracamy komunikację kolejową, odtwarzamy ruch pasażerski, budujemy nowe przystanki. Ruch pasażerski do Chocianowa będą obsługiwały Koleje Dolnośląskie. Dzisiaj odnowioną trasą jechał pociąg specjalny. Normalne połączenia wejdą do rozkładu jazdy dopiero 11 grudnia. Chocianów, Andrzej Lampart.